wami na naszym kanale Twistory Vlog. Vlog. Tak jest. Tak, widzicie, nowe przywitanie powstaje. Wszyscy się angażują. Słuchajcie, dzisiaj jedziemy na basen. Właśnie jedziemy w tej chwili. Właśnie odebraliśmy dziewczyny z przedszkola. Już nie wracaliśmy do domu, tylko jedziemy prosto na basen. Mamy jedziemy na basen. Tak jest. Mamy umówione indywidualne lekcje. Wprawdzie lekcje są dopiero od 5 roku życia, ale dziewczyny są w miarę zaawansowane, jak możecie zobaczyć we wcześniejszych vlogach. Już tam coś próbują, więc możemy spróbować i być może, że się dziewczyny już nadają do tego, żeby brać takie lekcje indywidualne. A dlaczego chcemy te lekcje i dlaczego tak szybko zaczynamy? No chociażby dlatego, żeby się nie nauczyć źle. Najgorzej jest się nauczyć źle i później całe życie to prostować. Wprawdzie my pływamy, tata całkiem dobrze, ja tak, wiecie, tyle ile, ale pływam, nie ma problemu. Ja też pływam. Tak, Nela i Ila też pływają, ale wiecie, chcielibyśmy, żeby jakiś profesjonalista się nimi zajmował, żeby one miały takie regularne lekcje, żeby się uczyły na przykład nurkowania, wiadomo, oddychania i tak dalej, tak żeby to było w sposób prawidłowy, tak żebyśmy się potem nie nauczyli źle i żeby nie trzeba było tego korygować. Wiecie, pływanie na plecach, utrzymywanie się z deseczką, sztylet grzmietowy, wszystko po kolei, żeby to było usystematyzowane. Tak jest. Pływać na plecach. Tak, Lila umie pływać na plecach. Nie wiem, czy widzieliście, czy to na vlogach z wakacji pewnie można zobaczyć, ale Lila naprawdę pływa na plecach, naprawdę sobie radzi. Także jakby był jakiś ktoś, kto po prostu z nimi będzie... Oczywiście, ty też prawie już umiesz. Także jak ktoś będzie taki, kto, wiecie, w sposób profesjonalny na nie spojrzy i... nurkować. Oczywiście, umiesz nurkować. I też umiesz nurkować. Będziecie, widzowie, wszystko widzieć, jak dziewczyny... Co dziewczyny potrafią, w jakich ilościach. W każdym razie właśnie... Kamizelki? Nie, kamizelek nie potrzeba. Z panem instruktorem nie trzeba kamizelek. Z panią instruktor. Będzie pani instruktor. No zobaczymy. Mamy nadzieję, że się dziewczyny nadadzą. Dobrze, my tam mamy chyba kamizelki, nie? Mamy kamizelki w bagażniku. W każdym razie mamy nadzieję, że się dziewczyny nadadzą, że to się uda, że wiecie, będą w miarę słuchały i że będzie wszystko dobrze. Ja wiem, Lila już się nie może doczekać, ale my już jesteśmy blisko, także już, tuż, tuż, minutka i jesteśmy na miejscu. No, u nas niezmiennie leje, to wiadomo, nie ma o czym mówić, tak jak u wszystkich. I co? Widzimy się na basenie pewnie. Mam nadzieję, że uda mi się wziąć kamerę i coś trochę ponagrywać, jak dziewczyny próbują, jak dziewczyny ćwiczą, czy co tam im idzie, no bo chyba na początku będą musiały pokazać w ogóle, co umieją. Także pani najpierw chyba będzie przepytywać, a potem dopiero będziemy ewentualnie wdrażać jakieś nauki i coś ustalać. Dobra, to się widzimy na basenie. Słuchajcie, my tu siedzimy na trybunie, bo nie można nam wejść do środka. Dziewczyny zaczęły lekcje. Mówić, no mama, bo nie wiem, czy będzie nas bardzo słychać. Będę mówić tutaj blisko. Zobaczcie, tam są dziewczyny. Tu. A nie, bym palę za blisko. Także są dziewczyny z panią, właśnie wychodzą z wody. Także wychodzą. Może to trochę zbliżymy później. I pani prosi, żeby one wykonywały różne polecenia i patrzy, w jaki sposób one te polecenia wykonują. Czy po prostu one się nadają już do nauki pływania. No naszym zdaniem bez najmniejszego problemu się nadają do nauki pływania. No ale pani oceni. No tak, Lila ma obciągnięte palce, Nela nie. Pani pokazuje, jak stoi. Tak, obciągnięte palce. I tak ruszać prosto. No dobra. Thank you.
No i słuchajcie, my już po basenie. Dziewczyny się nadają, jest sukces, pływały, są wymęczone. Chciały jeszcze zostać na godzinę, ale my nie mamy stroju ze sobą, wiecie, i nie mogliśmy zostać, po tym jesteśmy jeszcze, już jesteśmy umówieni i też no nie możemy, mamy spotkanie po prostu pewne i nie możemy już też go odwołać, więc musieliśmy wracać do domu. Ale fajnie jest, bo dziewczyny się nadają, pani się podobało, dziewczynom też się bardzo podobało, fajnie wykonywały wszystkie polecenia. Z tym makaronem to one miały do czynienia pierwszy raz w życiu, bo my im w ogóle takich rzeczy nie dawaliśmy do ręki. Zresztą tak jak wam we wcześniejszych vlogach mówiłam, one no nie mają doświadczenia z kółkami, różnymi dmuchańcami. One w ogóle, z dmuchańców to miały tylko lekko napompowaną kamizelkę w swoim życiu, w ręce i piłkę. A tak to takich rzeczy nie miały, więc one jakby to był ich pierwszy raz, ale bardzo fajnie sobie radziły, nawet nurkowały i wyłapywały kółka takie z dna. Tam woda była im tak mniej więcej dotąd, więc myślę, że już tak dosyć wysoko. Także fajnie, zanurzały się, wyjmowały te rzeczy. Oprócz tego tam właśnie pływały, tak, z tymi makaronami, pływały na brzuchu. Jedno żółte zostało, okej, no tam. Już nie umieliście wyciągnąć, okej, no właśnie, bo dziewczyny dopiero się uczą, jakby trudno jest im się jeszcze momentami zanurzyć, no jakby są ich dopiero pierwsze razy, kiedy one wchodzą jakby na dno, no bo tak to zanurkować tam buzią czy coś to potrafią, wiadomo, wstrzymać powietrze, nie muszą zatykać nosa, potrafią pracować, ale nie, jakby chodzi o nurkowanie takie, wiecie, do dna, no to tutaj uczyły się, no i okazuje się, że dają sobie radę, tam nurkowy wyciągały różne rzeczy, oprócz tego na tym makaronie, na plecach, na brzuchu. Ja tam za dużo nie nagrałam, to tam parę przebitek jest, co tam widać, to zobaczycie. W każdym razie pływały bardzo ładnie, dobrze sobie radziły, pani jest zadowolona, także będziemy dziewczyny zapisywali. Skoki do wody były. A i skoki jeszcze do wody. Styczką, były. Bez styczki. Tak, styczką i bez styczki, tak jest. No na końcu było, to ja już nie nagrałam. No w każdym razie właśnie dziewczyny sobie fajnie radziły, pani jest zadowolona, my zadowoleni bardzo. Dziewczyny będą chodziły na basen, będą miały zajęcia indywidualne, ale chyba będziemy musieli jeszcze potem drugą godzinę zostawać z nimi. Nie będziemy na zjeżdżalni, rozumiecie, no jak to tak można. Także chyba będziemy jeździć na 2 godziny na basen, na godzinę z panią instruktor, póki będą miały siłę, a potem jak już trochę z siły opadną i będą się już nudziły tymi różnymi zajęciami, to będziemy po prostu jeszcze na godzinę rekreacyjnie, żeby sobie popływać, bo widzę, że dzisiaj było mało. Dzisiaj było mało, a my nie mieliśmy stroju, więc też nie mogliśmy zostać. No poza tym byśmy umówieni, tak jak mówiłam. Dobra, no to co, widzimy się później już w domu. Coś tam jeszcze będziemy robić. Pewnie coś się będzie jeszcze działo. W każdym razie mamy pierwszy sukces, basen mamy zaliczony. No jesteśmy bardzo zadowoleni. Także, okej, to do potem. Pa, pa. Wow, popatrzcie widzowie, co tu się dzieje. Jakie my układamy wieże z kubków wymyślne. Super. I będziemy się tam zaraz chować. I będziemy się tu zaraz chować. Nie, okay. No bo aż do sufitu będzie. Do sufitu aż robicie, dobra. Nie, tu to jest niska ściana. Niska ściana, myślę, że to jest wysoki sufit mimo wszystko. Nie, no bo tam jest wysoki. No. Super. My bardzo lubimy kubki układać, bardzo chętnie się kubkami bawimy, tak? Ekstra. Mama, pomoże? Pomogę, tu z drugiej strony mam kubki, mogę układać. Nie. Hej, hej, w ferworze akcji wszystko się zniszczy. Słuchajcie, kubki są fajne, szczególnie dla takich dzieciaków. Tak jest nasze zdanie. Dlatego, bo bardzo ładnie rozbijają ten temat. Bardzo ładnie rozwijają taką manualną stronę. Ładnie dziewczynki, wiecie, bo to trzeba delikatnie i w ogóle z odpowiednim naciskiem położyć. Bardzo dużo, popatrzcie. No, popatrzcie, bardzo dużo. No i oczywiście... Wybrałam sobie taki. Wybrałaś sobie. No i oczywiście to wymaga też pewnego sprytu, intelektu, żeby ładnie wszystko dobrze poukładać, żeby się trzymało. Ja mam bardzo wysokie, bo sobie takie wybrałam. Taką masz dużą wieżę, tak? Z kubków. Nie, no to już, układamy. Mama, ja umiem to popatrz. No, popatrz. Oj, nie chcę się wziąć. Są papierowe kubeczki. I one czasami nie, są... Nie, ja umiem. Dobrze. Ciao. I popatrz, ja sobie robię... Nela! A Nela robi taką wieżę. Mama, popatrz. To nie schodzi, no bo ja cię mam taką wieżę.
wieżę zrobić. Taką wieżę chciałaś zrobić. Aaa, mam się spanie! No ale przesuń się z tymi kubkami, po co Lili przeszkadzasz? No bo ja tak chcę, Co to znaczy ja tak chcę? No bo ja dawam wam kubki. Aha, nam rozdajesz kubki, okej, okay, ale to trzeba tak równo dać tutaj, bo tutaj pospada. To jest... Okej. Okay. To jest Lili kubka, a to jest mamy. Dobrze, dziękuję. Lila ma więcej. No. Proszę, Lila. Dziękuję. A ja mam tutaj. Jak wam się na basenie dzisiaj podobało, bo się jeszcze nie pytaliśmy? Fajnie. Fajnie? Tak. Chcecie chodzić do pani? Tak. Z panią? Tak. No to dobrze, to będziemy chodzić raz w tygodniu, nie. Tak? Oj, spada. Raz w tygodniu, tak? Będziemy chodzić na basen, będziemy ćwiczyć pływanie. A podobało wam się... O! Podobało wam się pływanie takie pod wodą, tak, że trzeba powietrze wstrzymywać? Tak. I co jeszcze takiego fajnego było w tych zajęciach? I pani tam dała kółka i nie mogliśmy jedno wyciągnąć. Aha, dawała wam kółka i... Takie żółte! I wynurkowałyście, tak? Takie żółte! Takie żółte kółko zostało, bo już nie mogłyście zanurkować, tak? Ale Lila sobie świetnie radziła, cykułka złapała, a ja jedno złapałam. Tobie się jedno udało, a Lili się udało trzy. Dwa mi udało. Gdyby się dwa udało, a Lili trzy. Aha. No tak, na następnych zajęciach znowu będziecie próbować, tak? To będziecie coraz lepsze, nie? Będziesz coraz lepsze, jak trochę poćwiczysz. Teraz na wakacje, jak pojedziemy, to też kupimy jeszcze takie kółka. Będziemy ćwiczyć na basenach. Ale wujkiem. Popatrz, mama. Ojej, kulilaczku. Mama, jeszcze mam rozdać kubki? Poczekaj, my już mamy tutaj dość kubków, tylko na razie nie możemy ich ułożyć. Taka tutaj dziwna się zrobiła konstrukcja. I coś tu się nie możemy mama, na razie ułożyć. Tu! Zuchwalę zaraz. O! I hop! Na niby! Na niby! Mama, pomożesz mi? Pewnie już ci pomagam. A mi też.